Tarcza antykryzysowa będzie już miała swoją czwartą odsłonę. Jej projekt jest po drugim czytaniu w Sejmie, ale z uwagi na wiele zastrzeżeń znów nie udało się go przyjąć i został ponownie skierowany do Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Tymczasem sprawdzamy, jak z punktu widzenia złożonych wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu i wydanych już środków radzą sobie jej poprzednie wersje. Choć w Powiatowym Urzędzie Pracy teraz wyjątkowo cicho i pusto, to praca w re. To tutaj spływają wnioski o wsparcie w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. Jeśli chodzi o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, mamy złożonych 3063 wnioski i mogę powiedzieć, że na dzisiaj zrealizujemy 2930 wniosków, więc praktycznie w tym tygodniu, najpóźniej na początku przyszłego tygodnia, powinniśmy realizować pożyczki na bieżąco, co jest naprawdę dużym sukcesem, jeśli chodzi o realizację tego zadania. Pożyczki to jedno, w grę wchodzą również inne formy wsparcia. Jeśli chodzi o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej bez pracowników, zostało złożone 320 wniosków. Wypłaciliśmy 421 transz, dlatego że to są wypłacane co miesiąc przez 3 miesiące. Jeśli chodzi o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia dla pracownika dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mamy złożone 298 wniosków, wypłaciliśmy 300. Jaką sumą w ramach tarczy dysponuje Urząd Pracy w Raciborzu? Otóż zgłoszone i potwierdzone w Ministerstwie Finansowe zapotrzebowanie to 25 milionów złotych, z czego blisko 20 już zostało wypłaconych. Chociażby na same pożyczki, 3000 pożyczek, to już jest 15 milionów. Pozostałe formy też są tutaj ujęte. Także no, kwota budzi respekt, bo to rzeczywiście ogrom pracy. Staraliśmy się, żeby jak najszybciej te pieniądze trafiły do naszych pożyczkobiorców. Biorąc pod uwagę, że dosyć duża też część tych pożyczek była, czy wniosków była generalnie błędna, więc musieliśmy to uzupełniać, ale żaden wniosek nie został nierozpatrzony. Każdy wniosek został rozpatrzony, także praktycznie mogę powiedzieć, że realizujemy już pożyczki na bieżąco. Dodajmy, że środki w ramach tarczy antykryzysowej nie są limitowane, a obecnie, jak podkreśla dyrektor, nie czeka się na niedługo. Warto więc skorzystać, bo kolejny nabór rozpoczął się 28 maja i potrwa do 10 czerwca. I choć realizacja tarczy to obecnie najważniejsze zadanie urzędników, to placówka spełnia również swoje podstawowe obowiązki. Jesteśmy gotowi też do przyjmowania osób bezrobotnych, ale wcześniej muszą się umówić z nami telefonicznie i w wyznaczonych dwóch miejscach przyjmujemy tutaj osoby. Realizujemy dalej zadania, czyli jeżeli wcześniej zostały przyznane dotacje, pożyczki, też przychodzą do nas osoby, podpisują. Zaczynamy też realizować powoli staże. No, wszystkie te formy myślę, że w czerwcu wrócą do dużej dynamiki, dlatego że też obserwujemy nieznaczny, ale wzrost bezrobocia, jak wszędzie to wygląda. Na razie, tak jak mówię, w tej formule staramy się dla naszego bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa naszych petentów być w takiej formule telefonicznej. Tu zachęcamy do telefonicznej, elektronicznej, a jak jest taka potrzeba, można się, jeszcze raz powtarzam, umówić telefonicznie i wtedy tu pracownicy schodzą w przygotowanych do tego miejscach, zgodnie ze wszystkimi zasadami sanitarnymi, są przyjmowani. Dodajmy, że w Urzędzie Pracy poza miejscem do przyjęcia klientów urzędu przygotowano również stanowisko dedykowane sprawom realizowanym przez Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.